Dzień dobry Państwu. Wracamy do komentowania wyścigów kolarskich. Dzisiaj wyścig z pokoju, na który zapraszają Adam Probosz i Darek Baranowski i Tomasz Jaromiński. Specyficzna impreza, którą razem organizujemy z polskim oddziałem Swiftu. Będzie to wyścig kolarski, taki troszeczkę coffee raid. Mamy kawę, więc jesteśmy przygotowani, choć jechać nie jedziemy, ale kawa jak najbardziej kolarska. 40 kilometrów, ale uwaga, oprócz ponad 1000 kolarzy amatorów, tych, którzy korzystają z mistrz świata sprzed 5 lat, Michał Kwiatkowski, którego serdecznie witamy. Michał na razie nas chyba jeszcze nie słyszy, rozgrzewa się podobnie jak Dariusz Baranowski, który nie dość, że będzie jechał, to jeszcze będzie komentował. A pierwsze okrążenie poprowadzi Michał Paluta, aktualny mistrz Polski z drużyny CCC. To nasi liderzy tego wyścigu, który będzie miał formę wyścigu Coffee Ride, czyli pierwsze dwie rundy na wirtualnej trasie Wulkana, czyli około 25 km pojedziemy. Liderzy. Ostatnia runda Kwiatkowskiego, sygnał zagraniczny, tak żeby ściganie się i to jest około 4 km, 3% i to będzie dzisiejszego wyścigu. Pierwsze pytanie do ciebie, czy będzie tu? O, tak, tak, chyba... bo nie słyszałem. Nie słyszałem Tomka. O, teraz. Wyłączył, żeby nie. Dareczku drogi, powiedz. Pierwsze pytanie do ciebie. Oferta jadącego na rowerze. Ja. Coś Tomka mi przerywa, nie słyszałem całego pytania. Darku, generalnie pytanie brzmiało, czy będzie trudno, jak na tej trasie, jak widzisz tą trasę, znasz dobrze trasy na Zwifcie, trasę na Wulkan też pewnie znasz, trudno będzie? Dwie rundy mamy w założeniu, jazdę za liderem, pierwszą rundę ma prowadzić mistrz Polski Michał Paluta z CCC, drugą Michał Kwiatkowski, były mistrz świata, kolarz Ineos. Także no, myślę, że te dwie pierwsze rundy dam radę w tym peletonie ujechać, a trzecia runda to będzie dłuższa runda, bo będzie liczyła 16 kilometrów. Ona zakończy się już podjazdem na Wulkan. Także tam no, zobaczymy. Dam z siebie wszystko oczywiście, ale nie wiem na ile to wystarczy. Myślę nie na za dużo. Ciężko będzie na pewno. Adamie, śledziłeś listę startową. Mamy Michała Kwiatkowskiego, mamy Michała Palutę, ale mamy wielu znakomitych zawodników. Ta lista liczy ponad 1100 osób. Nie sposób nawet jej zweryfikować i sprawdzić. No, Tomku, już ale wiemy, że wielu polskich kolarzy, tak? Ile mówisz, Darku, bo ty śledzisz 1500 już. 1500. No. To jest oczywiście absolutny, to jest absolutny rekord Polski w polskim evencie na Zwifcie, bo do tej pory z tego co pamiętam, bo trochę jeżdżę, było 850 osób na wyścigu organizowanym przez polski Zwift. Dzisiaj mamy już grubo ponad 1000, także to jest nowy rekord polskiej edycji Zwifta. Kolarze się szykują, wiemy, że też wielu naszych krajowych zawodników i nie tylko amatorów, ale także zawodowców. Tutaj serdecznie pozdrawiamy. Przygotowania trwają. Cała prawie ekipa ma zawsze serce Polski. No nie ma wyścigów, to wszyscy w ten sposób się ścigają. Witamy Łukasza Wiśniowskiego, są kolarze ekipy Woster. Adam Stachowiak, który niedawno świetnie się spisał. Patryk Stosz, Marek Rutkiewicz, znakomity. Są ekipy, które tak jak mówiły, nie mogły się gdzie indziej zaprezentować, no bo nie było okazji do pojawienia się na wyścigach, na przykład drużyna
Kopernik, toruńskie pierniki, gdzie startuje między innymi Bartłomiej Pawełczak, a to jest wioślarz i to jest wioślarz, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, a wodzem tej ekipy jest Marek Maciejewski, były znakomity kolarz. Adamie, kogo jeszcze znalazłeś na liście startowej? Adama nie słychać. Darek sapie. Tak, to ja jeszcze może powiem, kogo znalazłem na liście startowej, bo ja powiem tylko tyle, że nie jestem sam jako jedyny reprezentant Eurosportu, bo jedzie w dzisiejszym wyścigu Paweł Marczyński, który u nas w naszym polskim Eurosporcie komentuje pływanie, także jest nas dwóch, a oprócz tego jedzie Matt Stevens, który na co dzień komentuje wyścigi Eurosportu w brytyjskiej stacji. Także... Matt Stevens, znana postać, także no i... oczywiście z Eurosportu, a my posłuchajmy zaproszenia na dzisiejszy wyścig Mistrza Polski, Michała Paluty. Cześć wszystkim, zapraszam Was do dzisiejszego wyścigu na Eurosporcie. Sprzęt już jest gotowy, bidony napełnione, także jedźcie z nami, bawmy się dobrze oraz kibicujcie pomarańczowym i jednemu biało-czerwonemu. Pozdrawiam. Michał Paluta, który no, nie miał za wielu okazji zaprezentowania koszulki Mistrza Polski wywalczonej w czerwcu w ubiegłym roku, ale no, jak należy sądzić, jeżeli sezon kolarski ruszy, no to będzie mógł troszeczkę dłużej pojeździć, no bo Mistrzostwa Polski, które były planowane w Dusznikach w czerwcu, na razie się nie odbędą. Mówiłeś, Tomku, o ekipie Mazowsze Serce Polski. To jest ekipa, która odniosła już w tym roku sukcesy. Miała to szczęście, że mogła się ścigać. Ścigała się w Turcji. Odniosła sukcesy. No, ale polska ekipa, tym razem MTB, która też odnosiła sukcesy w tym sezonie, czyli Cross Racing. Kornela Osickiego, byłego naszego zawodnika, a teraz i kadry Polski MTB i właśnie ekipy Cross Racing Team. Mamy też reprezentantów innych dyscyplin. Nimi jest Gosia Rdest. To jest polska, no jak wyczytałem w oficjalnej sylwetce, kierowca wyścigowa. A więc no różne dyscypliny. Kierowczyni może. Tak, kierowczyni tak. Ja wyczytałem, napisane było w oficjalnej sylwetce kierowcy. Tego się trzymam. No tak. Także jeśli chodzi o klasztwo MTB, jeszcze miała być pojawić się też Magda Sadła między innymi. Wiadomość o dzisiejszym wyścigu dotarł wielu naszych zawodników, zawodniczek i pewnie na tej liście startowej będziemy wypatrywać na tych miejscach w czołówce, kto nam się pojawi. To ja jeszcze szybko, Darku, może, bo Tomku, Adamie, to ja jeszcze powiem, bo jednego wielkiego nazwiska, które jedzie dzisiaj, jeszcze nie wymieniliśmy, jedzie Przemysław Niemiec. Przemo też dzisiaj będzie walczył, także, no a kolarze CCC, jak to zwykle, mają swojego szefa w samochodzie, tak dzisiaj Piotr Wadecki będzie również w peletonie, także będzie widział swoich zawodników ramię w ramię. Wirtualnie. Darku, ty już siedzisz na rowerze. Widzieliśmy też Michała Kwiatkowskiego, który się rozgrzewał, a także kolarzy CCC, którzy mają ustawione 54 sekundy kamerki do startu. Właśnie powiedz jeszcze szybciutko, co trzeba zrobić przed startem? Jakie są ostatnie przygotowania? No tutaj jeszcze złapać głęboki oddech, wziąć łyk z bidonu i co? I vamos, jedziemy. 35 sekund do startu, bo ja widzę, co się dzieje. Już na starcie, tutaj widzimy na trenażerach 1300 osób. Widzę, że już jest fizycznie na starcie. W aplikacji było wklikniętych ponad 1600. Ale niektóre osoby dołączają w ostatniej chwili. 18 sekund, panowie. Tylko pamiętajmy, nie wyprzedzamy liderów przed pierwsze dwa okrążenia. To informacja dla wszystkich tych, którzy biorą udział w wyścigu. Ostatnia runda to jest dopiero ściganie i o wszystkim rozstrzygnie podjazd 4-kilometrowy o średnim nachyleniu 3% pod wirtualny wulkan. Tam wszystko. A więc pierwszy wirtualny
wyścig oficjalny organizowany przez Eurosport. Czas zacząć. Widzimy Michała Kwiatkowskiego, jest też Michał Paluta. Oni prowadzą pierwsze dwa okrążenia. Wyścig spokoju rozpoczął się. Kolarze już wyjechali. Napis. 40 Michał Kwiatkowski do przejechania. Tak, jeżeli chodzi o nazwiska, które tutaj będą się pojawiać, to oczywiście będą to nazwiska tych kolarzy no specjalnie wyróżnionych. Teraz widzimy dane Michała Kwiatkowskiego. Co w tych wyścigach jest istotne? Darkowi już tak od czasu do czasu będziemy tylko przeszkadzać, no bo on bidaka musi jechać. Przypomina mi się taki sketch, który kiedyś był w telewizji, to chyba Tadeusza Mytnika o to poproszono, który udawał reportera telewizyjnego i na polecenie swoich przełożonych mówi tak, dobrze, to ja pojadę do czołówki, zobaczę kto tam jedzie, wrócę do peletonu, później znowu jechał do czołówki. Taką rolę będzie dzisiaj pełnił Dariusz Baranowski, który jest na rowerze. Pierwszą rundę według planów prowadzi mistrz Polski Michał Paluta i to tempo jest przystosowane mniej więcej do tego, aby wszyscy zawodnicy mogli pojechać, czyli mniej więcej na poziomie 3 watów na kilogram. Tutaj te waty, James Watt się kłania, są bardzo istotne. To jest pomiar mocy, bo to jest właśnie ten podstawowy przelicznik, który pozwala zawodnikom rywalizować, czyli trzeba znać wagę zawodnika, ta waga musi być podana i generowanie mocy w stosunku do wagi, czyli to, co mówiąc tak w skrócie, polega na pedałowaniu, to nam daje wynik i jazdę kolarzy. Tak, chociaż oczywiście z tą wagą, to też jak mówił Alberto Contador w naszym programie Okno na Sport, to też bywa różnie, bo kolarze deklarują jedną wagę, a oczywiście ta waga się cały czas zmienia, więc te dane w wirtualnych wyścigach trzeba brać jednak z pewnym przymrużeniem oka, w pewnym przybliżeniu, a kolarze w tej chwili wjeżdżają do tunelu. Proszę, to jest wyjazd z tunelu w Watopia, świat oczywiście stworzony przez informatyków pracujących nad platformą Zwift. Tutaj są też oczywiście odwzorowania realnych tras, bo mamy przecież trasę i Mistrzostw Świata z Yorkshire i trasy w Stanach Zjednoczonych, natomiast ta trasa to jest trasa całkowicie wymyślona, całkowicie wirtualna, no i teraz widzimy kolarze jadą tym tunelem pod oceanem, tutaj pływają jakieś płaszczki, skaczą delfiny. Na tej trasie na Watopi można także spotkać nawet dinozaury ogryzające drzewa, także to jest świat wirtualny, w tym wirtualnym no, świecie tych światów, się ścigają się kolarze. Trzeba dodać, że jest kilka tych światów, można ścigać się w jednym, drugim czy trzecim świecie, więc spore zamieszanie. Jeśli chodzi o tą wagę, o której mówiłeś, no to też jest ciekawa sytuacja, bo KOM, czyli rekord na tym podjeździe, który dzisiaj jest podjazdem finałowym, należy do jakiegoś młodziaka chyba z Holandii, Jim Wameling, uzyskał 5 minut i 15 sekund, ale waty, które wyprodukował, nie były zbyt duże w porównaniu do innych kolarzy, no a to dlatego, że on doważy jako dzieciak niedużo, to kilkunastoletni chłopak. No też pytanie jest takie, no bo z tym się podczas tych wyścigów wirtualnych takie okoliczności bywają, że no, nieraz te wagi, mówił o tym też Alberto Contador, są na przykład zaniżane i wtedy można być lepszym niż to jest naprawdę. No tak, to jest właśnie to wirtualne ściganie. No, na to wszystko trzeba brać poprawkę. Wszyscy oczywiście cały czas mówimy, że tęsknimy za tym realnym ściganiem. Mówią też o tym kolarze. Już gdzieś pojawił się wreszcie kalendarz, który jest takim dla nich światełkiem w tunelu. Wyznacza ten moment, do którego warto się przygotowywać. No ale przygotowywać się trzeba i można się przygotowywać właśnie poprzez takie wirtualne wyścigi. Jak widzimy podgląd tutaj na kolarzy CCC Team czy na Michała Kwiatkowskiego. Widzimy, że na razie to jest jazda spokojna. Jeszcze tam kolarze czytają wiadomości, SMS-ują. Michał Paluta sobie coś tam sprawdza w telefonie.
Także widzimy, że na razie to jest rzeczywiście Coffee Ride, nikt nie wyrywa się do przodu. To prawdziwe ściganie, przypominamy, zacznie się dopiero na trzeciej, tej ostatniej rundzie z podjazdem pod wulkan. Ale kręcić trzeba, Darku, powiesz nam, jak ci się kręci w tym wirtualnym świecie teraz, jedziesz gdzieś spokojnie, koło kogo jedziesz? Tak, spokojnie, jak mnie teraz widzicie, to widzicie, jak to jest spokojnie. Tu idzie gaz, czołówka już gdzieś tam, powiem szczerze, dawno pojechała. Michał Kwiatkowski, Michał Paluta, liderzy jadą gdzieś za mną, a ja tak w środku stawki, ale muszę powiedzieć, że to się wszystko porwało. Jednak niektórzy amatorzy, no noga swędzi, jak to się mówi, jak wskoczyli na te rowery, to poszli z grubej rury. No tak nie powinno być, bo zasady tego wyścigu były regulamin ściśle określone, no ale nie ma tutaj takich możliwości, żeby dany kolarzy z trasy usunąć. Musiałby chyba ten wirtualny dinozaur, o którym Adamie mówiłeś, wyjść na trasę i tak jak ta rękawiczka w telewizji połykać kolarzy. W każdym razie regulamin tego wyścigu, to co pokazujemy na antenach, teraz także Eurosportu, na kanale YouTube'owym Eurosportu i także na Facebooku. Tylko uwaga dla wszystkich tych, którzy śledzą nas na YouTubie i na Facebooku. Ostatnia runda będzie tylko na kanale Eurosportowym, czyli tym telewizyjnym. I takie były zasady, że dwie rundy, ponieważ to jest pierwszy wyścig tego typu organizowany także przed Eurosport. Może później pójdziemy w troszeczkę inną stronę, ale tutaj zasady były takie, że to jest przez 25 km przejażdżka ze naszymi znakomitymi zawodnikami z ekipy CCC i przede wszystkim z Michałem Kwiatkowskim. Tak na początek, później może będą jakieś wyścigi, a więc apelowaliśmy, nie wyprzedzamy liderów, nie wyprzedzamy Michała Paluty, nie wyprzedzamy Michała Kwiatkowskiego i tak tutaj wyniki nie są najważniejsze. Chodzi o to, aby na ekranach telewizorów pokazać tę nieco inną formę kolarskiego życia i kolarskich wyścigów. No a przed chwilą, jak widzieliśmy, kolarze wjechali na odcinek szutrowy. Kurzyło się tam bardzo mocno, a z czasem prawie tych sylwetek nie było widać. Natomiast jak spojrzymy na kolarzy, no to te szutry na szczęście można przejechać w domu, nie brudząc się nawet, chociaż pocąc się na pewno trochę, bo jednak ten pot na trenażerze płynie i to płynie czasami nawet bardziej niż na trasie, bo nie wszyscy mają te wentylatory, które tworzą jeszcze taki sztuczny wiatr, w którym jedzie się przyjemniej. Tak więc tego potu czasami trzeba wylać dużo. Widzimy, że kolarze wrócili znowu na asfalt. Michał Kwiatkowski gdzieś tutaj widzę w środku, niedaleko w sumie tego czuba peletonu. No ale jednak tak jak powiedziałeś, Darku, jest tam spora grupa kolarzy przed Michałem Kwiatkowskim i przed Michałem Palutą. Tak, zobaczyłem teraz nawet Michała Gołasia. Czyli Michał Kwiatkowski ma kolegę z Ineos. Michał Gołaś właśnie przejechał koło mnie. Tak, teraz ta grupa Michała Kwiatkowskiego i Michała Paluty dojechała do mnie i znalazłem się w tej grupie lidera. Ale z przodu cały czas jedzie około 50 zawodników. To jadą, tak mówiąc, po młodzieżowemu na nielegalu. Natomiast ciekawa historia, bo rekord tej trasy, którą dzisiaj pokonujemy, to jest 49 minut i 30 sekund. Należy do Brada Guverisa, to jest kolarz, no trudno powiedzieć, czy zawodowy, no bo jeszcze nie ma kontraktu w zawodowej grupie, ma 22 lata, ale był szósty w tym roku w mistrzostwach RPA i na tej trasie, którą dzisiaj pokonujemy, osiągnął rezultat 49 minut i 30 sekund. My raczej tych rekordów z racji tego Coffee Ride'u przez pierwsze 25 km bić nie będziemy. Na tej liście rekordzistów ze znanych zawodników jest także młody, były mistrz Wielkiej Brytanii Conor Swift, który osiągnął rezultat 49 minut 40. A więc dzisiaj będziemy jechać grubo ponad godzinę, no bo takie są zasady tego wirtualnego wyścigu. Dwie rundy spokojnie, a później dopiero waty
będą generowane na całego. Tak, ja tak jeszcze przyglądam się tej liście startowej, którą mamy. Tutaj dziękuję Danielowi Wojtynie, który nad tym wszystkim panuje, który sprawdzał tę listę startową. No jest jeszcze triatlonista Marcin Ławicki, jest Michał Pustuła, jest bardzo dobry masters Adam Ostrowski, jest Mateusz Kojecki z Ośki Warszawa, a więc no dużo takich nazwisk już popularnych. Ciekaw jestem, Tomku, a propos tego, co mówiłeś o tych rekordach tras zwiftowych, czy teraz będzie taki proces, że właśnie przez dobrą jazdę na przykład na tej platformie będzie się zdobywało zawodowe kontrakty, no bo jeżeli nie można się ścigać na szosie, a drużyny będą szukać nowych zawodników, no to może ich będą szukać właśnie tutaj. Tak, choć trzeba powiedzieć, że specyfika tego ścigania jest no, jednak nieco inna i dlatego kiedy były rozgrywane mistrzostwa, coś w rodzaju mistrzostw drużyny Ineos, to spokojnie to wygrał Rohan Dennis, czyli czasowiec, choć podjazd wtedy był pod wirtualny Alpe d'Huez, chociaż nazwa oczywiście była inna, ale ta trasa była odwzorowana, no to rzeczywiście ci, którzy specjalizują się w jeździe na czas i przy tego typu jeździe nie ma tutaj zastosowania żadna taktyka, zrywy, ataki, tego typu rzeczy, no to taki koń, powiedzmy to wprost, taki koń jak Rohan Dennis miał największe szanse. Ja tutaj jeszcze chciałem ciekawą historię powiedzieć, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że odbywają się też charytatywne jazdy na rowerze. Zwycięzca Tour de France przed 2 lat, Geraint Thomas z drużyny Ineos, jeździł przez 3 dni po 12 godzin i to była donacja na rzecz brytyjskiej służby zdrowia i wykręcił dzięki tej jeździe 36 godzin na rowerze 300 tysięcy funtów. Tak, takich akcji jest rzeczywiście sporo. Włączają się w nie kolarze, włączają się w nie całe ekipy zawodowe, World Tourowe. No mamy też wyścigi oczywiście rozgrywane w tej formule. Na przykład Remek Siudziński, nasz ultrakolarz, pisał mi ostatnio o wirtualnej edycji pierwszej w historii Race Across America. No to jest dopiero niewyobrażalne, żeby ten dystans przejechać na trenażerach. No ale okazuje się, że są tacy, którzy też mogą. No, mam nadzieję, że Race Round Poland przyszłoroczny odbędzie się już na normalnych rowerach, że nie trzeba będzie tego robić na trenażerach. Bo niektórzy kolarze tak narzekają, niektórzy są tacy, którzy lubią, ale są też tacy, którzy już narzekają. Mówią, że już mają dosyć tych trenażerów, najchętniej by je przez okno wyrzucili i wrócili na szosę. No tak, ale można sobie dodawać znów takie odcinki szutrowe. No to jak ktoś, a wszyscy, ponieważ wyścig jest z pokoju, no to siedzą w domu, no to może jakiś wyskoczyć na chwilę w maseczce na podwórko, przynieść troszeczkę piasku w wiaderku z piaskownicy i zatrudnić dziecko, czy małżonkę, czy partnerkę, czy kogokolwiek w domu, aby troszkę tym piaskiem posypywać. Można też stworzyć sobie wiatr z pomocą wentylatora, czy na przykład prysznicem polać delikwenta na rowerze, aby miał uczucie, że i także w tym wirtualnym świecie może padać deszcz. A propos prysznica, to właśnie napisał do mnie Wojtek Sebzda, który z polskiego fanklubu Bora Hansgrohe, który także dzisiaj jest na trasie tego wyścigu. No nie mamy kolarzy Bora Hansgrohe, natomiast jest też na trasie, nie mówiliśmy chyba jeszcze o nim, Tomku, a dawno go nie widzieliśmy, Szymon Sajnok. Także Szymon Sajnok też w dzisiejszym wyścigu startuje. Wrócił już do siebie, wrócił do dobrej dyspozycji. No i mamy także Szymona w dzisiejszym wyścigu. Ale tak się zastanawiam, Tomek, bo jak patrzę na tych kolarzy teraz, których widzimy, czyli Michał Kwiatkowski uśmiechający się, Michał Paluta, Kamil Gradek, Łukasz Wiśniowski, Mateo Trentin, mam wrażenie, że oni jadą inną trasą, bo jak patrzę na Darka Baranowskiego, to Darek jakby na podjeździe już był. Bo Darek jedzie w innej kategorii wiekowej. I przede wszystkim wagowej. Wagowej, tak, ale ja jadę teraz w grupie obok Michała Gołasia, obok Przemka Niemca, z Michałem Palutą, który właśnie jest liderem tej pierwszej rundy. Czyli ja jadę tam, gdzie
powinienem jechać. Michał Kwiatkowski jedzie z tyłu w kolejnej grupie, a przed tą grupą właśnie prowadzoną przez Michała Palutę około 30 kolarzy jednak się wyrwało. No cóż. Tak, no widać, tam było rzeczywiście sylwetki z przodu odrywające się od peletonu, tak. No ale my będziemy obserwować, tak jak mówiliśmy, jak mówił Tomek, tłumacząc zasady. My obserwujemy tę grupę prowadzoną właśnie przez Michała Kwiatkowskiego, przez Michała Palutę. Tę grupę będziemy obserwować przez pierwsze dwie rundy, poznając trasę, przyglądając się temu, jak zawodowcy podchodzą do tego ścigania, jak oni na tych swoich trenażerach kręcą, a dopiero na ostatniej rundzie zajmiemy się ściganiem. Tam będziemy mówić o tym, jaka jest sytuacja, no i komentować to, co będzie się działo na podjeździe. Darek, ile bidonów zabrałeś na dzisiejszy wyścig? W rowerze mam dwa, bo mam dwa koszyki, to dwa bidony, ale tutaj syn Alan, żona Agnieszka stoją obok, także w każdej chwili mam ten swój samochód techniczny, mogę powiedzieć, i w każdej chwili bidony dostanę. A co z bananami? Dzisiaj za krótko, ale mam takie żeliki miodowe. Może się przydać przed ostatnią rundą taki żelik. No dobra, dajmy Darkowi jechać, bo widzę, że rzeczywiście tam ten oddech ciężki. Słyszymy to cały czas na słuchawkach. Widzimy koszulki. Ja nie wiem, w jakiej koszulce ty, Darek, jedziesz. Czy masz koszulkę Eurosportu specjalną przygotowaną, czy jeszcze takich koszulek na Zwiftie nie stworzono? Nie mam koszulki Eurosportu, ja mam koszulkę teamu Zwift Polska. To jest taki biały orzeł na czerwonym tle, czarne spodenki, różowe skarpetki z Giro d'Italia, które rok temu wywalczyłem na prologu. Natomiast chyba widziałem przed chwilą Matta Stevensa, bo on jedzie chyba w koszulce GCN-u, który już, jak widać, ma swoje stroje i Matt Stevens przesuwał się tam gdzieś w górę peletonu. Tak, no, tak, GSN ma taką swoją drużynę. Tak, i oni mają swoje koszulki. Pamiętajmy, że te postaci, które tutaj widzimy na wulkanicznej trasie, no to są rzecz jasna awatary. Więc powiedz, Darku, jak można sobie taki awatar zaprojektować? Bo to jest ciekawe, czy wchodzisz na stronę i sobie sam projektujesz twój strój? Tak, na stronie Zwifta wybiera się rower, koła, kaski, rękawiczki. Oczywiście w miarę postępów, ile się jeździ kilometrów, to tam się odblokowują coraz to lepsze rowery czy koszulki. Ja już jestem na 20 którymś poziomie w Zwifcie, także jeżdżę na takim rowerze jak zwykle, czyli mam speca, węża, no tylko tej koszulki jeszcze brakuje, takiej prawdziwej. Dareczku, a powiedz jeszcze, kochany, czy mógłbyś zrobić taki też ruch, że na przykład teraz zawrócić i pojechać na koniec peletonu i sprawdzić, kto tam jedzie i jak się czuje? Tak, mogę zawrócić, ale wtedy już wypadnę z eventu. Ewentualnie mógłbym się zatrzymać. To nie zawracaj. Mógłbym się zatrzymać. To nie zawracaj. Michał teraz pisze na ekranie, że jedzie chyba na 800 w którymś miejscu, a my w tym chwili przekroczyliśmy linię pierwszego okrążenia i wjeżdżamy na drugą rundę. Czyli teraz widzimy 29 km pozostało do mety. Powinien być Michał Kwiatkowski i przejedziemy jeszcze na zasadzie coffee ride'u drugie okrążenie, 12,5 km. To okrążenie jest raczej płaskie, oprócz kilku niespodzianek, które tutaj już widzieliśmy, a później to ostatnie okrążenie tak nie do końca i ten 4-kilometrowy, niespełna 4-kilometrowy podjazd na wulkan. Teraz mamy obrazki na naszych ekranach. Matteo Trentin, Michał Kwiatkowski, Kamil Gradek, Łukasz Wiśniowski i Michał Paluta, czyli ci, którzy mają nadawać ton rywalizacji w coffee raidzie w tych pierwszych dwóch okrążeniach, no a później już ściganie. No tutaj to już oczywiście zależy od samych zawodników, jakie sobie założenia na ten przejazd, na ten dzisiejszy wyścig przyjęli, czy będą się ścigać i generować te waty, idąc ślady
Bradleya Wigginsa. Nie ma tutaj jakichś oficjalnych rekordów, no ale takie maksymalne waty na kilogram, które można osiągnąć, to zbliżają się do 6,5 watów na kilogram i przynajmniej tak nieoficjalnie najlepszy wynik w tej mierze zapisano Bradleyowi Wigginsowi, ale oczywiście było to nie podczas wirtualnego wyścigu. A my teraz widzimy chyba tę grupkę, która się właśnie oderwała od peletonu, chociaż tutaj widzimy oni to teraz Mateo Trentin tutaj jest. Podmorskiego tunelu. Mateo Trentin chyba nie przeczytał dokładnie regulaminu. Albo to jest grupka, która została. No trudno teraz powiedzieć. A jeszcze a propos tych, Tomku, awatarów tworzenia, to rzeczywiście tutaj najpierw dostaje się jakiś tam podstawowy zestaw, później zdobywa się kolejne, no jak w grach komputerowych, zdobywa się kolejne okulary, buty, koszulki i tak dalej, dochodzą kolejne możliwości. Natomiast co ciekawe, nie trzeba jeździć w kasku. Znaczy można sobie wybrać opcję jeżdżenia bez kasku, bo tu jeszcze wybiera się kolor skóry, włosów, długość, fryzurę, no wszystko to można wybierać. No i całkiem sporo jeżdżących na Zwifcie jeździ bez kasku. No i teraz widzimy kolarzy w realu, czyli tych zawodników, które widzimy, gdzie są umieszczone kamerki. Oczywiście też nikt kasku nie zakłada. Powiedzmy jeszcze też, że to jest szalenie męczące, kiedy byłem świadkiem, jak Darek pokonywał rundę podczas ubiegłorocznych Mistrzostw Świata właśnie na takim stacjonarnym rowerem. To było zaprezentowane i nadal można ten przejazd obejrzeć na naszym profilu Eurosportu na YouTubie. To z niego lał się pot. Dlatego często widzimy, że kolarze trenujący właśnie na tych stacjonarnych rowerach pod rowerem, oprócz tego całego potrzebnego osprzętu, mają także dywaniki tam, żeby po prostu jak wyścig z pokoju nie zalewać podłogi. Tak, tak, a jak widzieliśmy, ten pot leje się i z zawodowców tych jeżdżących w tej chwili, widzieliśmy jak przecierał czoło Kamil Gradek, no nie da się tutaj nie spocić się, bo jednak to tempo, jak widzimy od początku, jest no takie dosyć mocne. Miał to być coffee ride, a jednak no trudno przeprowadzić taki coffee ride, żeby nikomu się nie chciało ścigać, bo tak jak Darek powiedział, no niektórych noga swędzi i jednak to tempo nadają dosyć mocne od początku. Teraz widzimy dane Mateo Trentina, Włocha z drużyny CCC Team, ubiegłorocznego mistrza Europy, znakomitego sprintera, który potrafi walczyć, szybko finiszować, nawet w tych nieco trudniejszych warunkach, ale nadal nie wiemy, no bo tu się trudno zorientować. Myślę, że będzie postęp w tej mierze, żeby te wyścigi, jeżeli one mają być pokazywane w telewizji z udziałem naprawdę najwyższej klasy kolarzy, zawodowców, gdzie jednak, no umówmy się, chodzi o ściganie, chodzi o wygrywanie, będzie można to śledzić w sposób, no nazwałbym to taki bardziej telewizyjny, bardziej sportowy. Ale po tych danych Mateo Trentina widać, że Włoch no, kręci tak chyba dość spokojnie. No na to wygląda. Rzeczywiście, no widać, to jest też zaletą dla wielu osób jeżdżących na trenażerach, że te wszystkie dane są oczywiście bezpośrednio przekazywane. Widać, z jaką mocą się kręci. Widać oczywiście prędkość, przejechany dystans, można sobie monitorować serce, więc to wszystko oczywiście jest łatwiejsze na trenażerze niż na rowerze podczas normalnej jazdy. Ale tak jak mówiliśmy, tęsknią kolarze, bo teraz znowu widzimy ich na odcinku szutrowym. Ja myślę, że z jednej strony cieszą się, że tego piasku w zębach nie czują, ale z drugiej strony już niektórzy stęsknili się też za tym, żeby na takich odcinkach ten piasek poczuć, żeby na takim wyścigu jak chociażby Stradę Bianche, które jak na razie w tym roku się nie odbyło. No jest to jednak urok tego wyścigu, nawet jeżeli to jest bardzo trudne i momentami nieprzyjemne.
Tak, siłą rzeczy, zważywszy na aktualne warunki, jakie panują w Europie, na świecie w ogóle, pandemii, niektórzy kolarze zawodowi przekonali się do tego typu wyścigów, choć wcześniej, rzecz jasna, zarzekali się, że nie będą brali udziału, czy nie będą chcieli eksponować swojej jazdy, no bo oczywiście na trenażerach wszyscy trenują w tego typu wyścigach i takim przykładem jest właśnie Australijczyk Rohan Dennis, który otwarcie mówił, że te wyścigi mu się wirtualne nie podobają, no a teraz chcąc, nie chcąc wziął udział w takim wyścigu i pięknie wygrał wyścig pod wirtualny podjazd Alpe d'Huez, chociaż on się oczywiście nazywał zupełnie inaczej, ale mnie, Adamie, jeszcze najbardziej zaciekawiła taka informacja od Darka Baranowskiego, który już od chyba 2 lat systematycznie jeździ w tego typu wyścigach i to jest takie najbardziej fajne mnie jako człowieka, który raczej siedzi i ogląda, a na rowerze jeździ tylko do sklepu, więc nie muszę ze Swifta korzystać. Mnie się najbardziej podobało, że kiedy był zjazd z jakiejś góry, no to rower jedzie sam, czyli teoretycznie i praktycznie zawodnik ten siedzący w domu może sobie z tego roweru zejść, pójść do toalety, napić się, a rower i tak jedzie. Więc tutaj jest jednak wielka różnica pomiędzy prawdziwym ściganiem się, a tym wirtualnym. Chociaż Darek też dodawał, że w momencie, kiedy by zawodnicy na zjeździe zaczęli dokręcać, mówiąc po kolarsku, no to taki sam jadący rower bez pasażera jednak by wtedy odstawał. No to prawda, to zależy oczywiście jak się jedzie, z jakim nastawieniem, czy chcemy się ścigać z innymi, czy chcemy po prostu pojechać na przejażdżkę, no bo wtedy można tak zrobić. Rzeczywiście na zjeździe ten rower jedzie sam, można nawet się bawić w przyjmowanie pozycji zjazdowych, takie jakie przyjmują kolarze, w trenowanie sobie jazdy, znaczy nie tyle jazdy, ile ustawienie się w takiej pozycji, bo te rowery rzeczywiście na zjazdach jadą same. Darku, chciałeś coś powiedzieć, bo widziałem, że tam radio włączyłeś. Tak, radio włączyłem do wozu technicznego. No teraz w takiej grupce się znalazłem, jadę na 40. miejscu. Michał Kwiatkowski, Michał Paluta znaleźli się z tyłu i przed chwilą Michał napisał na ekranie: ryba wolniej. ale ja na zmianę w ogóle nie wychodzę, tylko trzymam koło. Ale nie widzę teraz, gdzie jadą. Potraktuj to jako komplement. Tak. Darku, powiedz, jakie znaczenie ma, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że tutaj jest to zastosowanie draftu, czyli jazda na kolej, chowanie się za innym zawodnikiem, że to jadąc na tym wirtualnym rowerze sam w swoim pokoju jednak czujesz, że za kimś jedziesz. Tak, gdy się jedzie na kole w grupie, bardzo to czuć. Po prostu wystarczy generować mniej watów, a rower jedzie po prostu szybciej. Gdy się wychodzi na zmianę, no to czuć, że jest się na zmianie, bo ciężej trzeba pracować. Także to jest bardzo fajnie odwzorowane. Gdy się grupę puści tak na 4 metry, na ekranie już się pokazuje, że żeby dojść, a jak się już tak odpuści na 20 metrów grupę, to naprawdę prawie że jest niemożliwe z powrotem do tej grupy wrócić. Raczej wtedy już trzeba czekać na tą grupę z tyłu, co goni. Tak, to mnie się jeszcze bardzo podoba, jak Darek Baranowski czasem tak się cieszy, jak dziecko. Pamiętam, jak kiedyś przyszedł do redakcji i powiedział mi: zobacz, ja już mam, nazwijcie, taki świecący rower, bo już tyle i tyle tysięcy przewyższeń pokonałem, że już dostałem taki świecący. A więc to też są takie zabawy. Nie wiem, czy dzisiaj na takim świecącym Darek jedzie, no ale pewnie tak, skoro już taki ma. Nie, dostałem tak zwany Tron Bike. To jest Tron Bike świecący za 50 tysięcy przewyższenia, czyli 50 km w pionie. Dostaje się Trona świecącego, ale to jest koza. I nie bardzo mi się chciało na takiej świecącej kozie jechać. Wolę swojego węża i na takim jeżdżę. No, więc Tron Bike to ładna nazwa. Inny świat, inne przyzwyczajenia, inne mody, bo wiadomo, że kolarstwo
No jest takim sportem, gdzie wszyscy lubią mocne rzeczy, a to jakieś pojawiają się nowe koszyki do bidonów i wszyscy mają czy siodełka, czy jakieś kolory rowerów, a tutaj w tym wirtualnym świecie, jak widać, tego typu przyzwyczajenia też bywają. Ciekaw jestem, czy też są jakieś przesądy, no bo kolarze mają swoje przesądy, od choćby wysypana sól, to połowa Włochów by przy śniadaniu na stół, to połowa Włochów by już nie wsiadła na rowery. Baby z wiadrami to już się teraz rzadko pojawiają, ale jakby w tym wirtualnym świecie tutaj jakaś baba z wiadrami stanęła, to by było też ciekawe, czy jakiś czarny kot, który by przemknął. No nie wiem, jak to jest z przesądami w tym wirtualnym świecie, czy takie są, czy takich nie ma. Być może coś tutaj Darek nam będzie mógł powiedzieć za chwilkę, ale też Darkowi dajmy jechać, bo powoli kolarze będą się zbliżać do zakończenia tej drugiej coffee-ride'owej rundy. No i zacznie się to ściganie, o którym mówiliśmy. Przypominamy, że to ściganie już tylko na antenie Eurosportu, tylko w telewizji, już nie będzie relacji ani na Facebooku, ani na YouTubie. Ja dostałem wiadomość, że mówiliśmy, Tomku, o Adamie Stachowiaku z Vostera. No a Vostera TS jest reprezentowany jeszcze także przez Patryka Stosza, a więc mamy dwóch kolarzy tej ekipy. Tak, tak, mamy dwóch kolarzy Vostera TS, a z drużyny Mazowsze Serce Polski jest mocny skład, bo Alan Banaszek, Norbert Banaszek, Adrian Banaszek, no i szef ekipy Darek też ma jechać. Jest Paweł Bernas, Marek Rutkiewicz, Emek Piaskowy, Adrian Kurek, Tobiasz Pawlak. Także mocna drużyna z Mazowsza. Michał Paluta, Łukasz Wiśniowski, Szymon Sajnok, Kuba Mareczko miał jechać, Kamil Małecki czy Kamil Gradek, to kolarze z CCC. No oczywiście jest Michał Kwiatkowski, Michał Gołaś plus Przemysław Niemiec. Także stawka kolarzy wyśmienita. No i my już zbliżamy się powoli właśnie do końca tej rundy drugiej, czyli tej wolnej, powiedzmy. Ja w tej chwili jestem na 37. miejscu. Jakoś tak jadę, to się rwie. No ale właśnie odjechałem trochę do przodu niechcący. I zaraz będę zdyskwalifikowany, bo nie jadę z liderem, czyli muszę czekać. Luzuję teraz mięsień. A jeszcze dodam trochę do... Bo oczywiście tu się liczy przede wszystkim moc, ale też technika jednak ma duże znaczenie w wyścigach na Zwifcie, bo trzeba wiedzieć, kiedy przykręcić, kiedy odpuścić. I to jest ważne, bo gdy jesteśmy na przegibku podjazdu, gdzieś tam trzeba jeszcze mocniej dokręcić w końcówce, nie puszczać korby. Przed startem trzeba już wcześniej kręcić, przed jakimiś... No są takie niuanse, kiedy trzeba dokręcić, a kiedy można zwolnić. I to też jest ważne, bo później przy takim wyścigu okazuje się, że ktoś wygrywa i ma mniejszą wygenerowaną moc niż ktoś, który jest z tyłu. Bo to oczywiście też jest ta umiejętność takiej, no, dobrej technicznie, powiem, jazdy na Zwifcie. Tak, teraz widzimy też zawodników z polskiej grupy, która specjalizuje się w tego typu wyścigach, a jeszcze tak patrząc na listę startową i z tych doniesień, bo oczywiście wszyscy nasi przyjaciele z całej Polski nas, wiedząc o tej transmisji, zarzucali informacjami, kto jedzie, i w składzie drużyny Kopernik Toruńskie Pierniki. I teraz uwaga, jedzie Robert Lewandowski. Zdajecie sobie z tego sprawę? Ale a to ja jeszcze dodam. Nazwisk dodam. Tak, to ja tylko jeszcze dodam, proszę Państwa, że jak już jesteśmy przy Toruniu, tak, to też jadą kolarze z Kopernikusa Toruń, czyli z Akademii Michała Kwiatkowskiego. Też taka solidna grupa młodych adeptów kolarstwa z Kopernikusa jest dzisiaj w peletonie. No i jedzie też dzisiaj Wojtek Stępzda, który ostatnio maraton zrobił na trenażerze, i jedzie też Tomek Stępień, czyli zwycięzca w jednej z kategorii wyścigu Tomka Marczyńskiego
z tego ubiegłorocznego. To jest zawodnik Bike Expo Narodowy Team, a więc no mnóstwo, jak mówiliśmy, ponad 1000 osób w dzisiejszym wyścigu. Nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich nazwisk przeczytać, natomiast są ludzie z całego świata, jest kilku Kolumbijczyków. Ja cały czas czekam, czy na tym podjeździe pod wulkan któryś z Kolumbijczyków się nam dzisiaj objawi w końcówce. A teraz oglądamy jadących od góry. Michał Paluta, Kamil Gradek, Michał Kwiatkowski, Łukasz Wiśniowski i Mateo Trentin. Buongiorno, Mateo. Come stai? Buongiorno, tutto bene. A ja teraz czekam, panowie, bo wyrwałem przed szereg, tak jak powiedziałem, niechcący, taka moc. No i już teraz czekam, puściłem korby, bo czekam na liderów. Michał Kwiatkowski napisał: ryba nie poczeka, płynie z prądem, z rzeką. Także czekam. Teraz akurat mnie Piotr Wadecki wyprzedził. Widziałem menadżera CCC obok mnie, jak przeleciał koło furmanki niemalże. Ale ja czekam Michał Paluta też ostro szedł w pewnym momencie. No ja już, bo wy macie chyba, panowie, troszeczkę opóźniony obraz, bo ja jestem na 24 kilometrze i za chwileczkę kończę tą drugą rundę Coffee Ride'u i w zasadzie od tego momentu ma się zacząć ta 16-kilometrowa już runda wyścigowa. Tak, i przypominamy, że wtedy relacja z tego wyścigu, ostatnia runda, tylko na ekranach Eurosportu pierwszego, natomiast znikamy z Facebooka i z YouTube'a. Jeszcze chyba wyścig będzie oczywiście także na playerze. O, Adrian Kurek przejechał koło mnie, czyli były mistrz Polski w tym roku jeżdżący w Mazowsze Serce Polski. No, teraz widzimy ten grożący się wulkan. Ile razy już, Darku, przejechałeś ten wulkan? Parę razy przejechałem, nawet 2 dni temu zrobiłem sobie taki rekonesans i na wulkanik wjechałem. Tu jest. No to jest plus tych wirtualnych tras. Takie ząbki są, jak oceniasz ten podjazd, niecałe 4 kilometry. Tak, to jest niby niecałe 4 kilometry, ale ciągnie się już troszkę więcej. Tam jest nawet 6 kilometrów i są takie miejsca dosyć strome i są wypłaszczenia. Co ciekawe, na ostatnich 300-400 metrach robi się jeszcze 10%. Także tam trzeba jeszcze mieć siłę, żeby depnąć na tej samej końcóweczce. I dalej pływasz? Będziesz wyrywał do przodu? Będziesz walczył? No czekam. Niestety nie wiem, czy nie dostanę niechcący dyskwalifikacji. Bo wjechałem na trzecią rundę, a jestem troszkę jednak przed Michałami, czyli liderami. I teraz powinien paść, znaczy Michał Kwiatkowski ma napisać go, go i wtedy rozpoczynać ściganie. Jak to będzie, Darku, wyglądało? Zobaczysz to na ekranie. Tak, ja widzę cały czas Michał Kwiatkowski i Michał Paluta piszą różne komunikaty na ekranie dla uczestników. Jeszcze taki komunikat go, go od Michałów nie padł. Ponieważ my nie wszystko widzimy z Adamem, to ciebie prośba, Darku, jak zobaczysz ten komunikat od Michała Kwiatkowskiego, to też powtórz go, zakrzyknij, żeby już wszyscy wiedzieli, kiedy rozpoczyna się ściganie, okej? Okej, jestem w gotowości. Ale jedziesz tak na luzie zupełnie. No właśnie, taki początek byłeś mocno zdyszany, a teraz jakby troszkę odpuściło, jakby ta noga się trochę rozkręciła, przepaliła. No bo początek był bardzo mocny, ruszyłem bardzo mocny, dosyć mocno to szło. Gdzieś tam jechałem w jakiejś grupie, no a teraz tak już czekam na tą grupę liderów. W tej chwili jadę na 60. miejscu na 1300 uczestników naszej zabawy, powiedzmy to. Darku drogi, czy oceniasz tą twoją jazdę dzisiaj jako największy sukces w swojej karierze? Pali o 12 miejsce w Tour de France, 12 miejsce w Giro d'Italia, miejsce w 10 podczas Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Teraz jedziesz w 60, wyprzedziłeś ponad 1400 zawodników. Darku, powiedz tak szczerze, z ręką nie na sercu, tylko na kierownicy. Czy to twój największy sukces w karierze?
na pewno jedna z największych takich zabaw. Naprawdę mi sprawia wielką radość ta jazda na właśnie Zwifcie, w tym wirtualnym świecie. Można do siebie pisać, coś pozdrowić się, dać tak zwanego rajdona. Także może nie sukces, ale zabawa na pewno bardzo fajna. No to co tam piszą twoi przyjaciele i rywale? No, różne tam rzeczy. No teraz akurat nic nie piszę. O, teraz pojawił się napis, że za chwilę będzie start lotny. Aha. No to uwaga, czyli za chwilę będzie to hasło go, go, go. Widziałem, że Michał Paluta też tam coś jeszcze przed chwilą pisał, ale już odłożył telefon i już chyba na tej ostatniej rundzie nie będzie pisania. Michał Kwiatkowski, jak widzimy, wpisuje teraz tekst, a więc to chyba zaraz będzie tak. Właśnie to go, 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 po którym rozpocznie się ostatnie okrążenie. A Michał to zaraz wam powiem, co Michał pisze. Przy lustrze i będzie dwóch Michałów Kwiatkowskich. Proszę, jak się nam oni rozmnożyli. Mamy teraz na ekranach dwóch mistrzów świata. Tak jak killerów dwóch. Więc... Uwaga! Go, go, go! Race start now! Napisał Michał Kwiatkowski. No i co? No i Kamil Gradek, jak widzimy tutaj, tak. Ale go teraz objechali. Gradziu, no podkręć tam, zobacz, złap jakieś koło. No ale teraz rozpoczęła się prawdziwa walka, teraz rzeczywiście już każdy będzie dawał z siebie wszystko. No i przypomnijmy, ponad 1300 osób i oczywiście każdy z amatorów marzy o tym, żeby dołożyć Kwiatkowi, Michałowi Palucie, Mateo Trentinowi.